Cześć, z tej strony Gerd Marw, a to kolejny TIF. Kontynuuję. Nie zastanawiam się, nic nie mówię. O mój Boże, znowu to zrobiłem, prawda, znowu zrobiłem? Za każdym pieprzonym razem ten pierdolony pasek ładowania będzie nam się pokazywał. Ja nie będę raz włączał nagrywania, nie będę, nie mam zamiaru. Wy będziecie oglądać pierdolony pasek ładowania, ponieważ to jest bardzo najciekawszy chyba element tej gry. Nie, no przesadzam, ta gra jest fajna. Taki dowcip. Dobra. A gazowe strzały? Gazowymi strzałami będziemy mogli dusić przeciwników, proszę. Elementy otoczenia mogą mi się przydać, proszę. Ile wskazówek? W którą stronę patrzą strażnicy? No jak nie patrzą na mnie, to mnie nie widzą, tak? To jest wskazówka, jak nie patrzą na mnie, to mnie nie widzą. Ektor! Robota godna uwagi. A właśnie, ja mam jakiś, dostałem dodatek z tym tifem cholera, nie mam go tutaj. Powinienem go chyba zainstalować, co? Jakaś misja z bankiem. Mam nadzieję, że nie spieprzyłem, kurna, nie instalując przed uruchomieniem tej. Mam nadzieję, że tego nie zrobiłem. O mój pieprzony Boże! Goddammit. Zestrał się. Dobrze. To idziemy. Coś mi się pokazało? Coś mi wszystko dziwnie skacze. Dobra. Co tu mamy? Nie. Pierwszy. Co to mi tak klatki gubi? Tobie też. Tutaj nic nie ma ciekawego. Tam muszę się dostać. O Boże. Naprawdę mi gubi klatki. I to w sposób bardzo nieprzyjemny, to prawdopodobnie przez ten cholerny deszcz. Ale niestety z tego... O Bożeż ty mój, z tego co już u innych widziałem i przez te cholerne błyskawice. Są dla niego ewidentnie zabójcze, co tutaj jest. Z tego co widziałem u innych, to niestety dokładnie to jest... No to jest to samo, no bo to jest... ta gra ma to do siebie, że ma taką... Dlaczego to mi się... To jest niebieskie. Wow! Szponem się tam pierdzieliłem. Dobra, tutaj coś mam. Nic nie ominąłem. Cholerne błyskawice. Weźcie mi, włączcie jakieś. Okej! Okay. Tutaj mamy system z żarełkiem i zdrowiem. A ile ja mam w ogóle tego zdrowia? Pełne. Spoko. Tutaj jest znowu ten. Spoko, drapuję się wyżej i wyżej i wyżej i wyżej i gdzie ją... A, mam tam dość, bo ja idę do wieży zegarowej. Nie wiem jak przeżyłem tą imprezę u barona. Nie mam zielonego pojęcia, czy koleżanka, którą... Garet, spróbuj być trochę głośniejszy jeszcze, co? Jesteś mega złodziejem, więc spróbuj. Spróbuj być trochę głośniejszy, nawet na to, jak nam się przyda. Tutaj chyba jest dużo możliwości i w ogóle różnych przejść. A? Dobra, zamknęli bramę dekretem tego barona, u którego byliśmy na imprezce. No. Where do you think you're going? Shutting the city up like this won't stop the gloom spreading. What? Ale byłem cichutki. Ale byłem cichutki. Go have a look. Identify yourself. Hello? Nie ma mnie tu już. Dobra. Strasznie byłem kutwa cichutki. Goddammit, górą powinienem był tam przejść. Dobra, teraz to zrobimy chociaż przynajmniej w miarę cicho. Jesteśmy na targu kamieniarzy. Szukam ciągle miejsca, gdzie mógłbym linę zahaczyć. Ale nie widzę mnie specjalnie takiego miejsca. Dobrze, że przynajmniej tutaj...
Tamtego gościa, ciekawe, czy można go okraść. Nie ma tu nikogo innego. You just bought me another day in this pit. Pa. Okej, okay, a mogę go powalić? Mogę. Tak po cichutku, nie zabijając go. Bo to mi się przyda w zasadzie, żeby go tak załaskić. Słyszę kogoś cały czas, ale nie bardzo wiem kogo. Leż sobie tutaj. Grzecznie. Bo to jest... O, właśnie. Ostre strzały i będę... Ktoś gdzieś idzie, wiecie? Ewidentnie. Dlatego ja zrobię YOLO. YOLO. Dobra. I ładuję się na górę. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie ma. Szkoda, że z tej drabiny nie można tak delikatnie wyjrzeć chociaż. Bo to by mi się bardzo przydało. No i jak wy sobie teraz wyobrażacie, co? Mam się sam spierdolić. Claw's fairly quiet when used the right way. Aaron made this thing sound noisier than it is. Okej. No, ja już się dowiedziałem się od ciebie dawno, że Erin była chujowa, dlatego ją prawie zabiłeś, no. Chłopie było. Dziękuję. 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 Dobra. Ładujemy się do środka. Gdziekolwiek to jest. Znowu jedzenie? Dajcie mi jakieś hajsiwo, a nie ciągle jedzenia i jedzenia i jedzenia. Aha, muszę prześlizgnąć. Coś na mnie zaraz wyskoczy? Jestem pewien, że teraz coś na mnie wyskoczy. A, spamuj. Przepraszam. Zapominam, że jak tutaj siedzimy, co się robi, to się spamuje. Dobra. Okej, mamy iść tam dalej. Okej. Okej, wszystkie miejsca są zamykane. Cut through the jewels to get around these gates. Besides, that mask sounds interesting. Znajdź sposób do wejścia do sklepu jubilerskiego. Zaraz znajdę. Ogólnie to jest tamten budynek. Tędy nie mogę. Wiecie, ja w ogóle mam linę, słuchajcie. Nie spadnij. A, dobra, tutaj mam jakąś... Tyczki pomocniczki. Nie bardzo tędy, nie bardzo tamtędy. Górą ogólnie chyba nie bardzo się da. Nie podoba mi się to, ale chyba nie jest to specjalnie... Aha, w ogóle nie mogę. Mogę. Dobrze, że jest wszędzie tak ciemno, bo to wbrew pozorom jest przydatne. Nie w ten sposób wychylaj się, tylko ten. Tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma, a za to widzę rzeczy, które będziemy zbierać, bo tu... Och, Jezu. Alchaj siła! A, i tamtędy, spoko, już widzę, że tamtędy będziemy szli. Albo tędy. No, nie wiem. Właduj się na to, bo tutaj jest... Wiem, że mi się coś świeci. No. Tutaj będzie coś ciekawego. Któreś drzwi mogę otworzyć, czy coś? No. Dobra. Tamtędy, myślicie? Chyba nie. Chyba bardziej tędy. Zaraz. Zaraz. Co mi dało to, że się tutaj władowałem? Bo chyba nic. Chyba jednak nic. Tutaj jest jakaś lina. Ale nie mogę się tam władować. Dobra. God damn it. Dobra. To zrobi YOLO na drugą stronę.
Ale wstań. I skocz. Dobra, tu nikogo w zasadzie nie ma, więc nie muszę się tak kurna bez przerwy skradać, co? Na te beczki gdzieś mogę wejść. O Boże, kręcę się w kółko i nic z tego nie wynika. Dobra, idę tam. Idę tam i nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić. No, chłopaki, wy tutaj bez przerwy chodzicie. God damn it, jak to zrobić teraz? Tamtędy? Jak się tam dostać? Jeszcze raz. Och, na tym tak będzie właśnie wyglądała ta gra, niestety. Jakoś mi się tam bardzo chętnie dostał, ale nie wiem jak. Dobra, tam idę. Wow! Jestem w jakiejś piwnicy. Przez piwnicę do serca dziewczyny, dobra. Okej. Ale chłopaki, chyba wam nie jest dobrze, dobra. Mam buteleczkę, którą sobie będę mógł rzucić. Tylko tu nie ma, super. Tutaj nic nie ma też? Nie, dobra. Tutaj żyłem przez dziurkę. Czy się tam ktoś nie kryje? Nie, i w ogóle tutaj chyba nie bardzo się cokolwiek kryje. Ale tam wejdę, no. I chyba trzeba dużo eksplorować, żeby się... Pewnie jest 50 różnych dróg do tego cholernego jubilera. Tu jest jakaś gazetka. Okej, wypadek na wieży zegarowej. O, to ja sobie bardzo chętnie zobaczę, o co chodzi. W ciągu 3 lat zostały przerwane przez tragedię. Dziecko pracujące na wysokości spadło na bruk i zginęło. No tak, to jest bardzo dobry pomysł, żeby dziecko pracowało na wysokości. W wypadku, że odmówili przerwania. Dobra. Jakieś legendy jeszcze. Czyli generalnie to nam mówi, że rusztowania są puste. Nie. Tędy jakoś można tam wejść na pewno. Tu. Okej, gdzie jestem? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem. Ale pójdę tam. I na górę. I gówno. Gówno. Tędy, na górę. I znowu w dupie jestem. No, na nic tutaj nie mogę wskoczyć, ani ten. Jakie to jest irytujące. Ja bym zgasił sobie to światełko. Ale nie żeby była jakaś ku temu. Ale fajnie. Dobra. W ogóle jutro nadejdzie. Wypij, kochanie, będzie ci lepiej. Też tak uważam. I też jest zawsze lepiej, jak wypiję. Tu są te drzwi. Przestań burczeć, kretino. Ja pierdolę, kręcę się w kółko. Wszędzie światła, wszędzie coś. A ja już nie mam zielonego po... Dobra, tam jest jakieś wejście. Do budynku. Co, bo ja z tego co wiem, to czymś... Mógłbym coś tutaj zrobić. Tu mam ostre strzały. Tu mam wodne strzały. Tu mam... chuje wafle. Kapsluk. Dobra, nie. Nie wiem.
Otwórzmy ten zamek. I idźmy tam. Tak, żeby się cholera nie zgubić, było dobrze. Byłoby dobrze, ale ja się bez przerwy gubię tutaj nic. Albo to jest tak strasznie duża mapa i ja to będę... O, dobra, dobra, dobra. Uuu, snap! Ale bym się na niego naziął. Oj nie, 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 to, po czym to było? Tam patrz. Tam patrz. Idź się tam zobacz. O mój Boże. Idź sobie stąd. Ja bym tam górą przeszedł. Bardzo, bardzo, bardzo chętnie. Tutaj. W końcu znalazłem. W końcu to widzę. Okej. Okej, okej. Tam była butelka jeszcze jedna. Dobra, nieważne. O! Snap. Few guards, residents upstairs. Stealing the mask shouldn't be a problem. I hate that friggin' bird. Goes crazy every time someone makes a noise. F by włączyć tryb koncentracji. Super. Wow, wow. I feel like I can think and act faster than normal when I concentrate. What happened to me? If I had a lady like his upstairs, I would not let the bed go cold. I saw those watch bastards looking in. Hope they don't get any ideas. Okej. Mogę go jeszcze ukraść? Mogę. Ja tutaj bym bardzo chętnie wszystko bym teraz stąd ukradł. Więc postaram się działać bardzo szybko. Bo zaraz pewnie przyjdzie drugi. Ale miejmy nadzieję, że nie. Tam gdzieś są jakieś ptaki. Szybko, szybko, szybko. Pyk. Szybko, szybko, szybko. Pyk. Szybko, szybko, szybko. Pyk. Dobra. Unikat. Super. Okej, to są to jest. Okej. To jest, jak rozumiem, ta maska. I ona jest fejkowa, no ale spoko, trudno. Ty był naprawdę tylko jeden ten strażnik? No nie wiem. Mi się nie wydaje, że miał być tylko jeden, ale... I na wszelki wypadek staram się stąd spierniczać jak najszybciej. Dobra, tylko jeszcze tutaj są klejnoty z tej strony. Dobra, garść monet. Chujnia. Te szafeczka, na pewno coś jeszcze. Kolczyki. No, tutaj... O to chodzi, żeby to okraść. No to co mam zostawiać, cholera, połowę? Bransoletka. Wstańmy. Tutaj nic nie ma, nie ma. Jakaś brosza. Pierdzionek. Tyle. Nie, tu jeszcze. O mój Boże. Ale to jest normalnie się obłowić można w u tego jubilera. Jubiler. Dobra, jubiler jest już cały okręt. Nie, tutaj jeszcze jest. To prawda, jestem znowu w świetle. Ale mam to w dupie. Na razie nikt tutaj, chyba nikt już mi nie zagraża, nie wiem. Jakoś tak mam wrażenie, że poczułem się trochę spokojniejszy. Okej. Okay. Ładuję się z powrotem na górę. Nie spadnij, nie spadnij, Gorecik. Nie spadnij. Dobra. Ohoho! Ten tu śpi. To pijany śpi. Masz coś do, żeby go ci ukraść?
Nie, no nie będę go powalał, no nie śpi. Gdzieś tutaj jeszcze jest ptak, który będzie chciał wyptaszyć mnie stąd. To jest pucharek. Ja mam wrażenie, że w ogóle strasznie, strasznie stukam po tej podłodze. No, ale najwyraźniej się chłopak nie budzi, więc ja będę narzekał. Coś jeszcze gdzieś jest. Tutaj są szafki i szafa. Gówno. Jest, kałamasz. Nie wiem, na kim nie kałamasz, to będę listy pisał. Miłosne. Tutaj nic nie ma. A, mogę się schować w szafie. Śmiało. Nie wiem po kij, ale mogę. Dobra. Czy jeszcze coś zostawiłem? Łoch, 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 łoch. Chwileczkę. Fuck! On tak po prostu się obudził. Ah! God damn it, jak mnie wkurzył. Dobra, atak. Atak. Dobra. Nie wiem, czy jest jeszcze tutaj ktoś drugi, ale ustawię cię z powrotem tak jak spałeś. God damn it, ja nie wiem, czym zrobiłem ten hałas. A, leżce. Nie wiem, czym zrobiłem ten hałas, ale chyba przez to, że wstałem. Czy ja tutaj zaglądałem? Tak. God damn it. Gdzie jest jedzenie? Pod jedynką? Pod czym było jedzenie? Pod H! Boże, tutaj ta klawiszologia mnie po prostu rozbija. Okej. Gdzieś tu? Co ja robiłem? O, tu. Tutaj jakieś świeczuszki zgasimy. Jeszcze tak, tutaj właśnie ten zamek otwierałem. I to zrobimy dalej. No patrzcie, wydar japę, a nic się specjalnego nie stało. Musiałem jego rozwalić tylko. No z tymi strzałami to dojebałem, bo zmarnowałem mnóstwo strzała. Trzeba było go po prostu pałką napieprzać, a potem poczekać aż zrobi się możliwość powalenia go. Nie żeby jakiś... O Jezu, zachwycający był tutaj ten... system walki, ale to nie o tej grze chodzi, żeby się napieprzać, tylko właśnie o to, żeby po cichutku zapierniczać w tą i we w tą i... o Boże, ty mój, otwieraj zameczki. Czy tutaj będzie prawdziwa maska? Nie. Nie, pewnie nie istnieje prawdziwa maska. Now, what do we have here? No spoko. Bransoleta śmierci? Tak, dobrze zrozumiałem. I monety. Super, zamknij. Powrotem. Jeszcze coś tu widziałem. Ten obraz mi coś mówi? Nic. Nic mi już w ogóle nic nie mówi tutaj. Dobra, ja bym sobie chętnie wrócił na... górę, tylko nie wiem którędy. Którędy tutaj można wejść? Chcę iść do innego pokoju. No chyba tutaj nie mam możliwości powrotu, tylko tutaj mam dopiero. To jest ten pokój, w którym byłem na początku? Chyba tak. Dobra. Dobra, jeszcze raz przejdźmy tą samą drogą. I tym razem nie będę się zatrzymał, nie będę tu schodził, tylko idę dalej, nie? O, co tutaj mamy w ogóle? Proszę, kałamasz. Bo każdy na dachu, nie wiem, pod sufitem potrzebuje kałamarza, pod sufitem. Okej, okay. O Jezu, jak tutaj jest jasno, nie podoba mi się to w ogóle, dobra, ale musimy tędy zejść. Pewnie mogę tutaj w ogóle przejść tą grę, nie obezwładniając tych ludzi, ale ja nie wiem, nie wyobrażam sobie, żeby on chodzi w kółko, a ja kradnę. Okej, okay, ty śpisz.
To mi bardzo pomaga, że ty śpisz, ale już... Nie wiem, kto tam jeszcze jest. Ja mam nadzieję, że nie zabijam go w ten sposób, oczywiście, nie? Tylko... Okej, tam coś jest. Dobra, ale po kolei. Siups. Siups. Nie? Nie? Tam nie mogę? Kretynin. Okej, co ty jeszcze jest? O Boże, dobra, włączę to. Świeczuszka. Tutaj coś jest, jakiś... Znowu. Jedzonko. Dobra. Przez to okno mogę wyjść, ale... Mnie bardziej interesuje, co tam jest. Tam jest jakaś kobieta. No Boże, ktoś się chce napić. Nie z tego. Co tutaj w ogóle jest to? Ło! Fuck! To po pierwsze jest, a ja myślałem, że jakiś gość jest po prostu. Dobra, tu jest kobieta. A z drugiej strony nikogo nie ma, więc ja sobie pokradnę troszkę, póki ona mnie nie widzi. To jest gra, w której najważniejsze są znajdźki, na dobrą sprawę, no. Czy wprócz ciebie jest? Czy ja mogę cię powalić? Mogę. Nie wiem, czy chcę to robić. A, trudno, jestem niegrzeczny. Pieprzyć to. Przecież jej nie zabijam, obudzi się. Bo to był kurna wstęp, kurna w prologu. 50 minut mówienia tego, że wcale nie zabijam. A ja mogę to zgasić jakoś? Nie. Chyba, że wodą. Kurna, mój cień dużo niestety przeszkadza. Pieprzy, tutaj nikogo nie ma. Myślałem, że to będzie jeszcze jakiś gość. Do rzucania butelka. I kielich. Dobra. Myślę, że dość hajsi. No już chyba wszystko, co może... w łazience nie byłeś. W łazience nie byłeś, kochany. W kiblu też może być dużo. To jest do rzucania, to nie. Co tutaj mamy? Szczotkę do włosów. To było mi potrzebne najbardziej. Nie mogę iść na włam taki nieuczesany. Nic tutaj nie ma już? Nie. Światło. Przedmioty do rzucania i tyle. Żadnych ukrytych tych. Słuchajcie, nie wiem, bo może gdzieś w dokumentach coś się dowiedzieliśmy. W gazecie. Nie. W gazecie nic się więcej nie dowiedzieliśmy, po prostu jak tutaj idę. Więc żadnych informacji... O mój Boże, to było. Żadnych informacji o... Dobra. O jakichś tajnych sejfach czy coś takiego. Ukradliśmy tą maskę, znaleźliśmy jeszcze jakąś żmiję. Tędy mam wejść, ale tam się chyba światełko świeci. Tam ktoś jest, goddammit. Nie wiem, dlaczego ty chcesz koniecznie tamtędy iść. Wejdźmy do tej wieży zegarowej i będziemy kończyć odcinek powoli. Strasznie długo mi się zeszło. Zgaś to. Zgaś ten świec. Kija się tu mam chować? Shift, wyskocz. Dobra. Tak się tylko poprzyglądam, czy nic tutaj nie zostawiam. Nieopatrznie jakichś drogocennych przedmiotów. Zajrzę sobie przez dziurwę. Dobra, teren czysty. Nie tak. Otwieraj. The old man remembers the Shellbridge fires. Flames so bright, night became day. Ale dubstep! Smoke so thick, day became night. I read that before the Baron was born, the city was at war. Oops.
Read it, did you? No, bloody friggin' dark. Nothing like being there, is it? The streets have seen all manner of shit. Dobra. To było Jule. O Boże, wszędzie jest mokro, tak? To mógłbym zgasić, ale nie widzę potrzeby, bo... A nie, bo ja muszę przejść. Wonder if the Baron can do something to stop the sickness from spreading. Pod czym to mam? Pod sępką? Nie, pod szóstką. Pod szóstką? Też mam zero. Też już nie mam żadnej wodnej, bo... Aha, pewnie jego pieprzałem wodną. Chowajcie to. Ha. Dobra, spróbujmy, może się mi uda. You're kidding! I swear. Oh please, sir. Please, sir. You could smell that shit himself. Do you have to do that here? Make things no rare. Dobra, tędy. Nie, nie tędy. Tędy? Też nie tędy. Mógłbym, nie wiem, zabić stąd. A, ten dubstep mnie po prostu dobija. Ja nie wiem, skąd on się nagle wziął. Niby pasuje, ale chociaż do tej pory zupełnie inny był klimat muzyczny tej gry. Poszli się stąd? Dobra. Tędy. Gówno. Tam widzę już sposób wejścia na górę. Tutaj nikogo nie ma. Od cienia do cienia. Powolutku i będziemy iść. Nie widzę tutaj żadnych tych strażników, co mnie trochę niepokoi, bo to pewnie oznacza, że... Ja pierdziele, ale się sturlał. Dobra. Jolo. Tu jest jeden. Dwóch. Is the gloom there yet? Yep. River drains were clogged with the drought. It was ripe. Like a giant. Czy ja mogę poczekać, aż oni se pójdą? I just ate some of that before shift started. I was the shit sop who stood waist deep in the stuff. No dawaj, idźcie sobie. Seems as if we spend more time catching our breath instead of thieving lifters. That's why you want a nice patrol like this. Stone Market's not so bad. You pay no mind to the coughing, crying. Not so bad. Dobra, tam się patrzy. What was that noise? Anybody here? Nie, to nie działa. Hello? Noise here. Oj, idźcie sobie stąd. O Boże, jak mnie denerwują. Dobra, ten set idzie w miejsce, w sposób, gdzie mi się nie podoba, że on sobie tam idzie. Zostaje jeden, ale zwrócony w moją stronę, prawda? Idź sobie, no. Nie wiem, dlaczego się będzie tak stał, no. Fuck you. Nie denerwujesz. No strasznie mnie wkurwia, bo mi bardzo przeszkadza. Dobra, idę na niego. Trzeba było chwili, żeby się zorientować, że tu jestem, zanim... Dobra, po tobie. Po tobie, chłopcze, mnie denerwowałeś bardzo. Stałeś mi na drodze. Okej, okay. Tam już nikogo nie ma. Kawał drogi tutaj trzeba, kurna, przy... Zaraz. O! Już widzę.
A jak? I doskoczę tam po prostu. Czy mi się wydawało, czy gdzieś tutaj było miejsce dla nasz szpon? Czy kurna to było wcześniej? Ja powinien wcześniej jeszcze się tym szponem w górę wbić. Dobra, jeszcze jeden mi został, który jest tu na dole. Wiem, co już poradzę. Dobra. Idźcie spać i już mnie nie denerwujcie. God damn it. Ile też człowiek musi narobić gdzieś tutaj, kurwa? Tędy można było na górę jakoś wejść na pewno. Tak! Tylko mnie wkurzają z takimi numerami. Cholera jasna, lezę taki kawał. Nie wiadomo po jaką cholerę. Dobra, jestem w wieży zegarowej. Dalej w ogóle mi nie było potrzebna, nie byłem w stanie po niej wejść. Oj, dłuższy mam odcinek. Dobra, trudno, ale jesteśmy na wieży zegarowej. Działaliśmy agresywnie. Dobra. Fajne. O Boże, znaleziono łupy 35-60, unikaty 2 z 4. Gdzie to mogło wszystko być? God damn it. A strzałą można ten... Okej, bardzo mi się podoba ten numer duch, spryciarz i drapieżnik, że można różnymi sposobami, kurna, to przechodzić i tutaj nam pokazuje, czego robiliśmy najwięcej. Jakbym na końcu nie zaczął ich tak napieprzać, to pewnie by mi pokazało spryciarz, bo głównie starałem się tak, żeby... Nie byłem super niezauważony, tylko... Nie wiem jak to działa, tak na dobrą sprawę. Mogę przejść dalej, kontynuować albo ponownie powtórzyć tą misję, to też jest fajne. Kliknę zakontynuuj, zobaczymy sobie jeszcze, o ile jakiś filmik jest, to zobaczymy go jeszcze w tym odcinku. No trudno, no sobie przedłużyliśmy, bo... Tak chcę, żeby była jakaś... Boso często ma jakąś robotę, że zaglądaj go do niego, żeby sprawdzić. Dobra, spokojnie. Jak się dowiem, kim jest Basso, a nie Bosso. Jak się dowiem, kim jest, to może. Tak się staram, żeby każdy miał klamrę i żeby... Okej, okay. Stan kolekcji. Gdzie jest mój stan kolekcji? Bo wiem, że tutaj jakoś... Okej, okay, to pierwszy raz jesteśmy w wieży zegarowej. To jest fajne. W schowku nie znajdują się żadne przedmioty. O nie. Ja mogę je tam schować, tak? Mogę coś tam pochować. Co mogę tam schować? Jedzenie. Złożę trochę jedzenia. I tyle? Nie wiem, na kij mi to. No tutaj nam się będzie... to jest taka nasza baza wypadowa. Unikatowe łupy, od 1 otwórz dziennik. Aha. Zapomniana pamiątka. Ale co, tyle? Łupy związane z misją. Wysadzana. A i bransolety śmierci. Czyli mam 3 unikatowe łupy. To jest mało, bo z tego co widzieliśmy to można było zdobyć jeszcze 2. W ogóle tutaj jest strasznie dużo miejsca na przedmioty, które mogę umieszczać. I nie... O! Aha! To tak jest. O, fuck. Będę miał... Strasznie mało mam na razie, ale to... Coś mnie denerwuje, że zdobyłem tylko, kurna, połowę z możliwych. No, a nie mam pojęcia, gdzie mogły być. Ja szukałem chyba wszystkiego, co możliwe. A gdzie jest moja maska i... Gdzieś tam wyżej? Na tych? Gdzieś są pomieszczone te obrazy? Ale to jest strasznie dużo miejsca na takie pierdoły. Nie mogę świeczkę zapalić. No nie wiem, słuchajcie, widzę tylko swoją bransoletkę. Szkoda, bo fajnie byłoby, jakby tutaj były. Zobaczmy jeszcze... Boże, że to moja, ale on daszuje.
Okej, to filmik mi się jakiś włączył. Cholera, już tutaj nie powinienem wchodzić. God damn it. O Bożeż ten mój. Miliard godzin później. Ktoś mnie tutaj spotka. Albo to będzie Erin, albo to będzie jakaś nowa postać. Taszury. Już wiem, cholera. Gdzieś u Billera powinien być jeszcze ptak. Mówili o tym. Jennifer. To jakiś konkretny ptak? Konkretny ptak? Garet na swojego ptaka? Nie wiem, gdzie ptak. Zapałki. O! A, i to jest ten bas. Spotkaj się z nim, kiedy wrócisz. Nie wiem, czy on jest ślepy na to jedno oko, czy mam po prostu mają różne kolory. Okej! Okay. Dobra, koniec. Spotkaj się z Bassoftem. What the fuck? Nie. Dobra. To magiczne światełko oznacza, że już mam przejść do, mogę przejść do misji w tamtym miejscu. Butelek nie mogę zabrać, żeby mieć na zaś. Nie mogę też zeskoczyć, nie mogę nic w zasadzie. Kijowo. Trochę kijowo. Dobra, tutaj się przychodzi do misji, a tutaj ogląda się swoją kolekcję. No nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane. Tutaj zobaczę, jak elegancko śpi. Eleganckie łóżeczko, eleganckie obrazki. Gazetka. A sralni nie masz, chłopie? Na cały dom nie ma sralni. Nie ma to jak wyrzucać przez okno. This is the chest where I keep all my supplies. I should ready myself before I leave. Dzielę. Dobra. Ja w tym momencie zakończę w końcu odcinek. Mimo, że przedłużam go niebotycznie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby ocenić filmik. I co? Widzimy się w następnym TIFF-ie. Dzięki. Na razie. Cześć.